Dziś porozmawiamy o artyście, którego nie może zabraknąć w plejadzie najwybitniejszych polskich twórców, a jest nim Jan Lenica. Jan Lenica, urodzony w 1928 roku w Poznaniu, pochodził z rodziny artystycznej. Ukończył średnią szkołę muzyczną, a następnie Politechnikę Warszawską. W 1952 roku został inżynierem, architektem. Nie pracował jednak w tym zawodzie, ponieważ architektura, podobnie jak wiele dziedzin sztuki, podlegała odgórnym wymogom władz. Trzeba było tworzyć w stylu socrealistycznym. Lenica natomiast był indywidualistą nieznoszącym narzucania mu czegokolwiek. Kpił sobie zresztą z władzy i już w wieku 17 lat rozpoczął współpracę z czasopismem satyrycznym Szpilki. Robił rysunki i pisał teksty krytyczne na temat plakatu, grafiki i karykatury. W 1950 roku został redaktorem graficznym Szpilek oraz stworzył swój pierwszy plakat. Także można rzec, że równolegle ze studiami politechnicznymi realizował się artystycznie i uczył warsztatu graficznego. Jan Lenica był artystą bardzo wszechstronnym, wykorzystującym wiele dziedzin sztuki, aby wyrazić swoje myśli. Tworzył rysunki, ilustracje, grafiki, scenografie. Lecz w dwóch dziedzinach osiągnął największe sukcesy. W dziedzinie projektowania plakatów oraz tworzenia filmów animowanych. Warto zauważyć, że obie te dziedziny funkcjonowały na marginesie sztuki, jako te użytkowe. Lenica był jednym z tych twórców, którzy nadali im rangę sztuki wysokiej. Po ukończeniu Politechniki został asystentem wybitnego plakacisty Henryka Tomaszewskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Najprawdopodobniej to właśnie Jan Lenica wprowadził pojęcie polskiej szkoły plakatu, a jednocześnie sam ją współtworzył. W ciągu swojego życia zaprojektował ponad 200 plakatów, eksperymentując z formą, a jednocześnie zachowując swój charakterystyczny styl. Animacją zaczął się zajmować w 1957 roku, gdy wraz z Walerianem Borowczykiem stworzył swój pierwszy film pod tytułem Był sobie raz. Mogę Wam niestety pokazać jedynie kadry tego filmu ze względu na prawa autorskie studia kadr, ale link do animacji umieściłam w opisie. Rok później panowie zrealizowali film pod tytułem Dom, po czym zerwali współpracę, a następnie w podobnym czasie oboje wyemigrowali do Paryża. Lenica tworzył kolejne filmy, częściowo w Polsce, częściowo we Francji. W studio miniatur filmowych powstało kilka jego wczesnych filmów, między innymi najbardziej znany, a mianowicie Labirynt z 1962 roku. Filmy Lenicy mają swój charakterystyczny styl. Głównie posługiwał się techniką wycinanego kolażu, o której opowiadam w jednym z wcześniejszych odcinków. Link jest w rogu. Mimo tak prostej, można rzec dziecinnej techniki, poruszał tematy poważne, skłaniające do refleksji nad ludzką egzystencją. Często są to opowieści o bohaterze zagubionym w świecie pełnym absurdu. Janowi Lenicy bliski był surrealizm rodem z literatury Franza Kafki, Eugène Ionesco, ale również komizm, jaki możemy zobaczyć na przykład w filmach Charlie'ego Chaplina. Oglądając dzieła plastyczne Lenicy, zauważymy, jak artysta przeplatał ze sobą różne dziedziny sztuki. W animacjach często znajdziemy elementy typograficzne lub techniki stosowane również w plakatach.
Po 1963 roku Jan Lenisa zamieszkał na stałe za granicą. Wykładał na uczelniach we Francji, Anglii i w Niemczech. Jego plakaty oraz filmy uhonorowane zostały w sumie kilkudziesięcioma nagrodami w Polsce i za granicą. Ostatni swój film Jan Lenisa stworzył znów w Studio Miniatur Filmowych i nosi on tytuł Wyspa R.O. Według mnie film ten dość blado wypada na tle całokształtu twórczości Lenisy. Nie widzę w nim nic specjalnie nowatorskiego, a wręcz mam wrażenie, jakbym oglądała produkcję z lat, powiedzmy, 80. W każdym razie nie przekonał mnie ten film i wolałabym pamiętać jego twórczość bardziej z lat 60. i 70. Artysta zmarł w 2001 roku w Berlinie. Po jego śmierci Muzeum Narodowe w Poznaniu ustanowiło nagrodę imienia Jana Lenisy, przyznawaną wybitnym grafikom z całego świata. Jestem ciekawa Waszego zdania na temat twórczości Jana Lenisy oraz technik, które stosował. Także zapraszam do komentowania. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Hej!